Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, Karlap i Deiron. Deiron, po prostu żel do mycia felg aluminiowych. Od czego zaczniemy? Klasycznie od zapachu. Klasycznie od zapachu pH 7. I teraz tak, na maksa przypomina mi chyba bodajże Karteka. Tak, podobny zapach. Naprawdę. Nie jest to ten sam produkt, bo nie wybiera tak samo i nie aplikuje się go tak fantastycznie. Ale na maksa mi go przypomina. Zapach fajny po aplikacji, z butry trochę ciągnie jajem. Kolejna rzecz, słuchaj, atomizer, Guala sobie z nim nie radzi. A atomizer Canyona, którego uwielbiam, połamał mi się zwyczajnie, bo chciałem go, przykręcałem, żeby jak najlepszą mgłę uzyskać. Nie ma szans. Nie ma opcji. Kurde, burza idzie. Będę się streszczał.
Także tutaj atomizer leży. Zresztą zobacz. Tak jak widać, pluje tym produktem, nie ma mowy o tak naprawdę oszczędnej aplikacji, nie ma, a on wcale nie wydaje się gęsty. W butelce naprawdę to tak, kurczę, jakby był taki rzadziuteńki, ale atomizery go nienawidzą. Więc tutaj konkret minus. Kolejna rzecz, wybieranie lotnej rdzy, tak jak widzi, rdzy, tak jak było widać, moim zdaniem zdecydowanie lepiej zrobił to RRC. Produkt w sumie całkiem długo leży. Z tego względu, że nie da się go wrzucić mało. Jest go bardzo dużo, on spływa. No nie wybiera najlepiej. Nie wybiera najlepiej tak naprawdę. No kurczę, szału nie ma. Szału nie ma. Miałem skoczyć na górną partię felgi, na zewnętrzną stronę, ale jakoś stwierdziłem, że nie ma sensu. Jak już we wnętrzu zobaczyłem, co jest 5, więc na zewnętrznej stronie myślę, że lepiej by nie było. Tutaj zdecydowanie RRC go zmiażdżył, ale praca tym produktem jest przyjemniejsza z tego względu, że nie męczy ten zapach jak przy RRC. Ale jeżeli miałbym wybrać pomiędzy RRC a tym produktem do wybierania typowo lotnej rdzy, wybrałbym RRC. Ten produkt jest naprawdę słabiuteńki. Ale za to przyjemnie się go pędzluje, można powiedzieć. Zobacz. Widzisz, no bardzo fajnie się go prowadzi. Pędzlowanie w porównaniu do RRC, bo RRC to jest toporne, jeżeli chodzi o pędzlowanie. Tak naprawdę to RRC jest ciężko w ogóle pędzlować. Stawia totalny opór. Tu nie. Tu idzie płynnie, całkiem przyjemnie. I teraz tak reasumując. Czy produkt mnie kupił, czy mi się podoba? Tak naprawdę nie. Nie. Kupiłem go pierwszy raz i raczej już do mnie więcej nie zawita. Raczej nie kupię go następnym razem. Na pewno z tego względu, że nie robi roboty takiej, jakbym chciał. A dwa, masakrycznie się go aplikuje, więc tutaj szału nie ma. No dobra, zaczyna padać, słuchaj, burza, ja będę się przekrzykiwał. Moją subiektywną opinię co do tego produktu znasz. Nie znam ceny, nie pamiętam, bo kupiłem go w takim pakiecie, tam był chyba pakiet ich produktów tej firmy i jak się wzięło, tam zakupiło to wszystko, to tam był jakiś rabat, więc kupiłem to z jakąś tam promocją. Więc nie powiem, jaka jest cena. Myślę, że nie jest drogi, bo ogólnie z tej firmy produkty nie są drogie. Jak na razie szampon bryluje od nich, król. Jeżeli chodzi o szampony, to tak naprawdę na chwilę obecną nie ma konkurencji. Cena, jakość. A ten produkt, no niestety, nie moja bajka. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!